W dzisiejszym filmie zobaczymy. Rosjanie celują w krytyczną infrastrukturę tuż przy granicy z Polską. Elon Musk o sztucznej inteligencji. Nie będziemy musieli pracować. Rosyjscy blogerzy załamani. U nas jak zwykle bałagan. Izrael zamknął pierścień wokół Gazy. Kobieta dowódcą marynarki wojennej po raz pierwszy w historii USA. Świat wstrzymał oddech. Szef Hezbollahu wygłosił orędzie. Łukaszenka w Rosji popularniejszy niż Schwarzenegger. Zapraszam do oglądania. Rosjanie celują w krytyczną infrastrukturę tuż przy granicy z Polską. Podczas gdy uwaga świata skupiła się na konflikcie Izraela z Hamasem, Rosja przypuściła największy od tygodni atak za pomocą irańskich dronów Shahed na ukraińskie miasta i kluczową infrastrukturę tego kraju. W nocy drony uderzyły w obwód lwowski, graniczący bezpośrednio z Polską. Ukraina podała, że strąciła 11 z 16 dronów. Jak przekazał szef obwodu Maksym Kozycki, szachedy leciały w kilku falach i często zmieniały kierunek, by zmylić obronę przeciwlotniczą. W samym Lwowie nie było trafień. Ukraińskie wojsko poinformowało, że tej nocy w całej Ukrainie zestrzeliło 24 z 40 dronów. Reszta przedarła się przez obronę powietrzną. Ten rodzaj broni rosyjskiej armii dostarczają Irańczycy. Pomagają też w budowie ich fabryk na terenie Rosji. Wołodymyr Zełenski, komentując atak, obiecał Rosjanom zdecydowaną reakcję i zapewnił wzmocnienie sił obrony powietrznej i mobilnych grup ogniowych. Nasze lotnictwo, jednostki przeciwlotnicze, mobilne grupy ogniowe. Dziękujemy żołnierzom za każde zestrzelenie. Obrońcy nieba skutecznie pracowali na terenie 10 obwodów. Niestety były też trafienia. Odpowiemy wrogowi. Mocno. Skomentował prezydent. Z kolei szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrii Jermak zauważył, że wkrótce Kijów czeka wielka bitwa. Czeka nas bitwa o niebo i będzie to bitwa o naszą infrastrukturę. Jednocześnie trwa walka o morze i o sprawiedliwość. Na Krymie nie będzie floty czarnomorskiej. Krym to Ukraina, podkreślił ukraiński polityk. Według Kijowa Rosja gromadzi pociski dalekiego zasięgu i przygotowuje się do masowego ostrzału wraz z nadejściem zimy i mrozów. Będzie starać się niszczyć obiekty infrastruktury krytycznej, by zmęczyć Ukraińców wojną i trudnymi warunkami życia oraz podkopać morale społeczeństwa. Oleksij Danilow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, przyznał, że władze w Kijowie są nawet gotowe wynająć od partnerów instalacje przeciwlotnicze tylko na zimę. Elon Musk o sztucznej inteligencji. Nie będziemy musieli pracować. Eksperci alarmują, że sztuczna inteligencja stanowi olbrzymie wyzwanie dla ludzkości, między innymi poprzez niebezpieczeństwa, jakie ze sobą niesie. Dlatego są zgodni, że w tej materii potrzebne są odpowiednie regulacje i globalny dialog. Pierwszym krokiem na tej drodze miał być zainicjowany przez Anglików dwudniowy szczyt z udziałem około 100 osób, polityków, szefów firm technologicznych, naukowców i ekspertów z 28 państw. Zorganizowano go w Bletchley Park, miejscu symbolicznym, gdzie podczas II wojny światowej doszło do złamania kodu Enigmy. W ramach konferencji premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak wcielił się w rolę dziennikarza i przeprowadził wywiad z Elonem Muskiem. Przyjdzie taki czas, gdy sztuczna inteligencja sprawi, że nie będziemy musieli pracować. Możesz mieć pracę, jeśli chcesz ją mieć, ale sztuczna inteligencja będzie w stanie zrobić wszystko. Nie wiem, czy to sprawia, że ludzie będą czuć się komfortowo, powiedział miliarder, dodając, że wyzwaniem dla człowieka będzie wówczas znalezienie sensu życia. Padły także sugestie, że rządy poszczególnych państw powinny zatwierdzać nowe programy, zanim wejdą one do powszechnego użycia. Przeanalizowaliśmy najnowsze dostępne dowody dotyczące wszystkiego. Od szkód społecznych, takich jak uprzedzenia i dezinformacja, do ryzyka niewłaściwego wykorzystania przez złych aktorów, aż po najbardziej ekstremalne ryzyko całkowitej utraty kontroli nad sztuczną inteligencją, mówił szef brytyjskiego rządu. W czwartek ogłoszono, że reprezentanci państw oraz firm rozwijających sztuczną inteligencję mają do odegrania kluczową rolę, aby zapewnić bezpieczeństwo na każdym etapie jej wdrażania. Obejmuje to współpracę w zakresie testowania nowej generacji AI pod kątem szeregu potencjalnie szkodliwych możliwości, w tym krytycznego bezpieczeństwa narodowego i szkód społecznych.
Brytyjskie media podkreślają, że zorganizowanie konferencji w Bletchley Park jest dużym osiągnięciem dla Rishiego Sunaka, który boryka się ze złymi sondażami prowadzonej przez niego rządzącej partii konserwatywnej. Udało mu się w jednym miejscu zgromadzić wielu dyplomatów i liderów z sektora technologicznego, a także zachęcić do globalnej współpracy w celu zwalczania zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Rosyjscy blogerzy załamani. U nas jak zwykle bałagan. Wojenni komentatorzy biją na alarm. Ukraińskie przyczółki na lewym brzegu Dniepru połączyły się w ciągły pas przybrzeżny. Prawdopodobnie za sprawą dominacji ukraińskich dronów. Kierunek Cherson. Rozszerzenie kontroli armii Ukrainy w Krynkach. Marines zaczęli nacierać w kierunku zachodnim, nieznacznie poszerzając strefę kontroli. W nocy grupy szturmowe zajęły rejon małego mostu kolejowego, tworząc dodatkowy punkt wsparcia i praktycznie zbliżając się do wsi Pojma. Alarmował na początku tygodnia znany rosyjski bloger Rybar. Kierunek chersoński stał się jednym z najaktywniejszych. Walki toczą się wokół Krynki na lewym brzegu Dniepru 2 km od rzeki. Odkąd 19 października zjawili się tu Ukraińcy, przynajmniej środkowa część wsi znalazła się pod ich kontrolą. A w toku działań oddzielne przyczółki połączyły się w ciągły pas. Eksperci wojenni wskazują, że zajęli oni głównie podmokłe wyspy i nie stworzyli żadnej regularnej przeprawy. Mimo to działają tu grupy piechoty morskiej, jednak bez ciężkiego sprzętu. W sieciach społecznościowych rosyjscy blogerzy aktywnie omawiają walki w rejonie Krynki i otwarcie dyskutują o przyczynach rosyjskich niepowodzeń na tym odcinku. Mówią, że przeciwnikom udało się wyposażyć stanowiska strzeleckie w Krynkach. Pracę piechoty ma skutecznie utrudniać zmasowany ogień artyleryjski, który, jak twierdzą, wyraźnie dominuje nad rosyjskim. Przeciwnik nie ma przewagi liczebnej, ale aktywnie, można rzec bardzo aktywnie, osłania swoje lądowiska piechoty morskiej ogniem różnej artylerii, w tym moździerzy 80 i 120 mm, czołgów artylerii 155 mm, w tym kasetowej. U nas jak zwykle bałagan, na zasadzie a jedź tam i zrób coś. Można by odczuć, że dowództwo grupy jest jakby niekompetentne. Napisał rosyjski telegramowy kanał specjalnego przeznaczenia, dodając, że amunicja kasetowa robi sito ze wszystkiego, co jest wokół. Według niektórych blogerów w okolicach Krynek nie ma linii obronnej, a piechota chowa się gdzie może. Wróg może sobie pozwolić na ulokowanie kilkudziesięciu pocisków w kwadrat o wymiarach 100 na 100 metrów. Jednocześnie po stronie rosyjskiej walka kontrbateryjna prawie nie istnieje. Tak twierdzą żołnierze pierwszej linii, dodał kanał Grey Zone. Blogerzy zwracają też uwagę na uciążliwy rój ukraińskich dronów, które pracują nawet w ciemności. Mogą zejść na wierzchołki drzew i bezczelnie monitorować pozycje. Już dochodzi do tego, że drony zwiadowcze mogą sobie pozwolić na przylot do domów, lądowanie na dachu i zwyczajne prowadzenie obserwacji. Wróg może sobie pozwolić na ich rozmieszczenie co 50 do 100 metrów. Poza tym działają jak taśmociąg, po prostu non-stop, zmieniając się tylko na pozycjach. Informuje kanał specjalnego przeznaczenia. W rezultacie według innego kanału Romano Flight liczba spalonych przez drony pojazdów codziennie rośnie. Strona ukraińska oficjalnie nie komentuje sytuacji w Krynkach, oświadczając, że jest za wcześnie, by mówić o efektach działań w tym rejonie. Izrael zamknął pierścień wokół Gazy. Choć sama strefa Gazy jest odizolowana geograficznie przez Izrael i Egipt, to inwazja lądowa IDF miała spowodować przejęcie enklawy i wzięcie w kleszcze okrążenia Gazy i Jabalii. Premier Netanyahu nazwał to szczytowym momentem bitwy. Ciężkie bombardowania palestyńskich miast i poszerzanie przyczółków przez wojsko określane jest mianem ostatniej fazy walk o Gazę. Izraelskie siły postawiły na trzy osie natarcia. Północno-zachodnią pod Jabalią, północno-wschodnią pod Beit Hanun oraz wschodnią od strony Beeri. W nocy z czwartku na piątek Izrael zdecydowanie zintensyfikował swoje bombardowania, skupiając swoje działania w okolicach miasta Beit Hanun. Miejscowość jest bramą do samej Gazy. Kilka godzin wcześniej IDF poinformował, że zakończył okrążenie miasta i odcięcie go od południowych rejonów strefy. Biuro Benjamina Netanyahu podało w oświadczeniu, że domknięcie oblężenia poprzedził ciężki ostrzał artyleryjski miasta. Jesteśmy w szczytowym momencie bitwy. Odnieśliśmy imponujące sukcesy i przekroczyliśmy obrzeża miasta Gaza. Posuwamy się naprzód, przekazał premier. Chociaż Tel Awiw ogłosił już operacyjny sukces, eksperci wskazują, że sytuacja może się zmienić z godziny na godzinę. Hamas posiada bowiem tunele i ukryte pozycje na przedmieściach, więc kontrolować taki teren nie jest łatwo.
Jak podają lokalne media, powołując się na komunikaty IDF, od 7 października uderzono w ponad 12 tysięcy celów Hamasu w strefie Gazy. Z uwagi na silne zurbanizowanie strefy oznacza to obrócenie w gruzy całych sektorów zamieszkiwanych przez cywilów. Hamas doskonale zdaje sobie z tego sprawę, wykorzystując swoich rodaków niczym żywe tarcze. Agencja Pomocy ONZ podała w czwartek, że w izraelskich atakach zginęły osoby ukrywające się w szkołach i w obozach dla uchodźców. Z kolei szpitale w Gazie podały, że mają trudności z leczeniem pacjentów w miarę kurczenia się zapasów paliwa i innych kluczowych dostaw. Od początku operacji zginęło już blisko 9300 Palestyńczyków, w tym ponad 3800 dzieci. Kobieta dowódcą marynarki wojennej, po raz pierwszy w historii USA. Senat Stanów Zjednoczonych zatwierdził admirał Lizę Franchetti na stanowisko najwyższego rangą oficera w amerykańskiej marynarce wojennej, czyli szefa operacji morskich, co robi ją pierwszą kobietą w historii kraju na tym stanowisku. Według Defense News została także pierwszą kobietą w kolegium połączonych szefów sztabów, skupiającym dowódców każdego rodzaju sił zbrojnych. Franchetti przez ostatnie miesiące pełniła obowiązki dowódcy, zachowując jednocześnie stanowisko zastępcy. Nowa szefowa amerykańskiej marynarki wojennej ma 59 lat i służy od 1985 roku. Wcześniej pełniła rolę m.in. dowódcy sił morskich USA w Korei, dowódcy 6. floty stacjonującej w Neapolu i zastępczyni dowódcy sił morskich USA w Europie. Jest oficerem okrętów nawodnych i dowodziła na wszystkich szczeblach, w tym na niszczycielu marynarki wojennej i dwukrotnie jako dowódca grupy uderzeniowej lotnisko. Jako druga kobieta w historii osiągnęła stopień czterogwiazdkowego admirała. Świat wstrzymał oddech. Szef Hezbollahu wygłosił orędzie. W piątek szef radykalnego ugrupowania Hezbollah, Hassan Nasrallah, wygłosił pierwsze od 7 października publiczne przemówienie do swoich zwolenników w Libanie i na całym świecie. Podkreślił, że codzienna wymiana ognia z siłami izraelskimi wzdłuż granicy libańskiej może wydawać się skromna, ale jest bardzo ważna i nazywa ją bezprecedensową od 1948 roku. Uznał, że konieczne było zorganizowanie tego wydarzenia, aby ponownie przedstawić kwestię palestyńską na szczeblu międzynarodowym. Atak Hamasu, który wywołał konflikt, określił mianem wielkiego i świętego. Powódź w Al-Aqsa spowodowała trzęsienie ziemi w Izraelu na wszystkich poziomach i przyniosła strategiczne rezultaty. Musimy pozdrowić silne i odważne ręce Iraku i Jemenu, które są teraz zaangażowane w tę świętą wojnę. Mówił Nasrallah, podkreślając, że operacja zostanie rozciągnięta na więcej niż na jedną arenę i podziękował frakcjom irackim i jemeńskim za udział w wojnie. Oznajmił też, że Hezbollahowi nie przeszkadza fakt, że Hamas ukrył plan ataku z 7 października. Operacja szturmowa Al-Aqsa była w 100% palestyńska i przeprowadzona przez Palestyńczyków. Absolutna tajemnica zapewniła niezwykły sukces operacji dzięki elementowi zaskoczenia. Każdy musi zrozumieć, że prawdziwymi decydentami są przywódcy ruchu oporu i właściciele sprawy. Iran nie sprawuje żadnej opieki nad ruchami oporu w regionie, zapewnił szyicki przywódca. Nasrallah oskarżył wszystkie organizacje międzynarodowe o ignorowanie Palestyny i wspomniał o Unii Europejskiej, Lidze Państw Arabskich i Organizacji Narodów Zjednoczonych. To, co Izrael robi w Gazie, to scenariusz podobny do wojny z lipca 2006 roku. Dokonują masakry za masakrą. Chcą, aby przywódcy ruchu oporu pokazali białe flagi, oznajmił. Zwrócił się bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych, ostrzegając przed jakimikolwiek działaniami. Przekonywał, że Hezbollah nie obawia się Stanów Zjednoczonych, twierdząc, że jego myśliwce są dobrze przygotowane do rozprawiania się z okrętami wojennymi rozmieszczonymi w pobliskim wschodnim regionie Morza Śródziemnego. Wciąż jeszcze żyją ci, którzy pokonali was w latach 80., podsumował sekretarz generalny Hezbollahu. Stwierdził też, że Waszyngton uniemożliwia zakończenie wojny, a sytuacja w Gazie pokazuje głupotę Izraela. Musimy wiedzieć, że Ameryka jest całkowicie odpowiedzialna za to, co dzieje się w Gazie, a Izrael jest jedynie narzędziem wykonawczym, ocenił Nasrallah. Podczas gdy szef Hezbollahu przemawiał w Libanie, Benjamin Netanyahu ostrzegł tę grupę, aby nie testowała Izraela, bo drogo za to zapłaci. Powiedział także, że nie będzie zawieszenia broni w Gazie, dopóki Hamas nie uwolni ponad 240 izraelskich zakładników. Mówią naszym wrogom z północy, żeby nas nie wystawiali na próbę, bo drogo za to zapłacą, zagroził Benjamin Netanyahu.
szef Hezbollahu wezwał na koniec do zawieszenia broni w Gazie i ostrzegł, że starcia na granicy izraelsko-libańskiej mają realistyczną możliwość eskalacji w szerszy konflikt na Bliskim Wschodzie. Łukaszenka w Rosji popularniejszy niż Schwarzenegger. W Rosji przeprowadzono sondaż na temat najbardziej zaufanych zagranicznych osobistości. Na pytanie, której zagranicznej osobie publicznej ufasz najbardziej, najwyżej oceniony został przywódca Białorusi. Tym samym wyprzedził innych światowych przywódców oraz gwiazdy kina Hollywood. Na drugiej pozycji uplasował się przywódca Chin Xi Jinping, a na trzeciej były prezydent USA Donald Trump. To byli jedyni politycy, którzy znaleźli się w czołowej dziesiątce. Mają jedną wspólną cechę. Są przywódcami państw skoncentrowanymi na interesach własnego narodu i rozwoju swoich krajów. Podkreślił w podsumowaniu prezes Ośrodka Badawczego i doktor nauk socjologicznych Andrzej Milechin. Pozostałe miejsca przypadły głównie osobistościom ze świata kina. Cztery pozycje zajęli aktorzy. Steven Seagal był czwarty, Johnny Depp szósty, Arnold Schwarzenegger siódmy, a Leonardo DiCaprio znalazł się na dziesiątej pozycji. Dalej w pierwszej dziesiątce znaleźli się już tylko popularni aktorzy oraz przedstawiciele branży telewizyjnej. Chociaż Aleksander Łukaszenka cieszy się popularnością wśród rosyjskiego społeczeństwa, jego relacje z Moskwą stały się ostatnio dość napięte. Sojusznik domaga się od Rosji odszkodowania za uruchomienie białoruskiej elektrowni jądrowej później niż planowano. W ocenie dyktatora winien takiej sytuacji jest Kreml. Trochę zmieniły się terminy uruchomienia elektrowni atomowej ze względu na stronę rosyjską. Oczywiście na podstawie umowy zwróciliśmy się do nich w kwestii odszkodowań. Nie powinniśmy oczywiście niepotrzebnie obciążać Rosjan. Prądu mieliśmy i nadal mamy dość, ale umowa to umowa. Argumentuje Łukaszenka, nie podając jednak żadnych kwot. Ranking zaufania przeprowadził prywatny ośrodek Romir, partner Instytutu Gallupa. W sondażu wzięło udział blisko 2,5 miliona osób w wieku powyżej lat 14. Dziękuję za oglądanie. Będziemy przedstawiać Wam tutaj aktualne wiadomości w skrócie. Jeśli chcecie być na bieżąco i pomóc nam rozwijać ten kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia!